Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na niesamowicie pyszne ciastka owsiane, czysto z płatków owsianych, bez mąki pszennej, bez proszku do pieczenia. Do ciasta dodałam także trochę masy zmielonej z orzechów, ale można to oczywiście pominąć, robiąc ciasto tylko z płatków owsianych. Również można pominąć posypkę. Ja tutaj użyłam trochę sezamu i trochę siemienia lnianego i z całej ilości tych orzechów ziemnych użyłam tutaj mniej więcej połowę do ciasta, połowę do posypki. Tak jak wspominałam, do ciasta mielę po prostu płatki owsiane, mniej więcej około 200 gram. Jeśli nie użyjecie zmielonych orzechów, wtedy dosypcie jeszcze trochę tej mąki owsianej, tak myślę około 3/4 szklanki, czyli około 200 ml. Przyda się dobre masło, tak ciut więcej niż połowa paczki takiej 200-gramowej. Do schłodzonego, rozdrobnionego masła dodaję sypkie składniki. Dodam także szczyptę soli i około pół szklanki cukru, tylko pół szklanki cukru, można dać jeszcze mniej. Ciasteczka są dosyć słodkie. Wymieszam całość mniej więcej i po chwili dodam jeszcze dwa białka. Białka tutaj są bardzo potrzebne moim zdaniem. Wiążą te ciasteczka, one są później takie chrupiące, ale dość ładnie trzymają się całości. Koniecznie wypróbujcie, ciasteczka są rewelacyjne. Może troszeczkę jest problemów przy wałkowaniu, bo ciasto się dosyć lepi, dlatego trzeba pamiętać o tym, żeby podsypywać. Ciasto wyrabiam jak najkrócej, jak tylko będzie już w całości. Przekładam z miską pod folią do lodówki na około 30 minut, żeby je oziębić, żeby to masło z powrotem zrobiło się bardziej stałe. Na początku na filmie pokazywałam, że orzechy, zarówno siemię lniane i sezam, warto troszeczkę podsmażyć na patelni, żeby po prostu były smaczniejsze. No a potem trzeba te orzechy dobrze ostudzić, zanim zmielicie je w młynku. Teraz właśnie przygotowuję taką prostą masę z orzechami i ziarnem do ciasteczek. Użyję tutaj taki słaby karmel. Wlewam około 2-3 łyżki wody. Dodaję 2 łyżki z czubkiem cukru, tak centralnie. Woda jest też po to, żeby się nam ten cukier szybko nie przypalał, a dodatkowo rozrzedzi nam powstały karmel. Krótko w sumie podsmażam, mieszam, aż rozpuści się cukier i dodaję pozostałą ilość wody. Wyłączam grzanie, dodaję orzechy, siemię i sezam. Mieszam całość dokładnie. Zamiast takiego karmelu czy syropu, możecie po prostu wymieszać masę z białkiem rozszczepanym, dodać troszkę cukru i również będzie dobrze i myślę, że nawet łatwiej. Teraz wracam już do ciasta. Tak jak widzicie, podsypuję tu dosyć solidnie tą mąką z płatków owsianych. Warto, ponieważ wtedy robi nam się to wszystko łatwiej. Potem przy odrywaniu ciasteczek warto użyć również packi, która nam ładnie odspoi ciasteczka od blatu czy od takiej maty, jak ja tutaj mam na filmie. No i potem układamy sobie to na papierze do pieczenia. Ładnie się pieką, tylko troszeczkę rosną, ale są bardzo pulchne. Piekarnik oczywiście nastawiamy w trakcie przygotowania ciasteczek. Zdążycie, tą masę trzeba jeszcze nałożyć, chyba że będziecie piec po prostu bez tej masy, wtedy pójdzie bardzo szybko. Jeśli jednak lubicie takie chrupiące dodatki, to bardzo polecam. Razem smakuje to wyśmienicie. Wstawiam ciasteczka do nagrzanego piekarnika w temperaturze 190 stopni, grzałka góra-dół. Piekę około 9-10 minut. Praktycznie po chwili można już je zdejmować również taką packą, łopatką. Odchodzą dość łatwo od papieru, nie martwcie się, nie będą przywierać. Gorąco namawiam, dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.